Narosło przez ten rok wiele ważnych spraw, szczególnie pewne nadmierne regulacje Unii Europejskiej wzbudzają zastrzeżenie mniejszych giełd. Jest też zupełnie inna sytuacja rynkowa. Zmienia się również baza naszych emitentów. Coraz więcej spółek technologicznych wchodzi na nasze parkiety. Jest coraz większy udział algorytmów w handlu na naszych parkietach. Wzrost cały czas rośnie, znaczenie Azji, inwestorów azjatyckich, więc jest mnóstwo rzeczy do przegadania podczas drugiej konferencji Giełd Trójmorza. Dzisiejsza konferencja jest drugim tego typu wydarzeniem w historii giełdy polskiej i giełd Europy Środkowo-Wschodniej. I wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie nadanie czy zmaterializowanie pewnych haseł politycznych, za którymi idzie konkretne działanie, konkretna współpraca. Tak samo jest ważna współpraca z punktu widzenia rozwoju technologii i współpraca z punktu widzenia rynków finansowych. Promocja regionu także w taki sposób jak ta konferencja jest bardzo ważna, bo inwestorzy często patrzą na pojedyncze państwa, natomiast nie widzą już sąsiedniego państwa i sąsiedniego rynku kapitałowego. Dlatego uważam, że możliwość współpracowania razem i pokazania się na tej konferencji jest bardzo ważna. There is a lot of room to collaborate between the stock exchanges in this region. I think we have a lot of potential to leverage our local expertise into a common approach, mainly to promote the region towards foreign investors, let's say. An event like this could be used for some strategic talks, exchanging some ideas. Otherwise, we are part of our daily routine works, and it is much more easier and better to have these discussions during such events. The one thing I would make sure as a market is that the investor finds the same environment in Warsaw, Vienna, Zagreb, or wherever that he finds in Frankfurt, London, and Paris. This is the CMU, this is the Capital Markets Union. Many of those guys intentionally say Capital Market Union. They really think our markets doesn't matter. And I'm always saying, I'm really ballistic about that. When somebody says it, regardless who it is, I stop him and say, Capital Markets Union. More integration, more cooperation is very important for the development of the capital market. And this conference was very important. These events are very important because it's a learning and knowledge exchange session as well. Within the same industry, it gives us the opportunity to learn what the other exchanges have developed and what they have gained within the last many years. It's very, very important to meet regularly with my colleagues from other exchanges because I think we share a lot of similarities in terms of the strengths and weaknesses of our markets, and we can share experiences and think together how to develop together the markets.